Cześć, witajcie. Słuchajcie, mamy lato gorące. Chcę się podzielić z Wami jakąś informacją. Piszecie do mnie rzeczy takie. Co to jest, słuchajcie, korekcja wtryskiwacza. Jak się to przekłada i tak dalej, jakie powinny być korekcje. Jak już, słuchajcie, macie program, przede wszystkim, słuchajcie, mówimy o czym? Mówimy o pojazdach z systemem Common Raila, czyli tam, gdzie wtryskiwacze są wysterowywane przez komputer i dawki są wyliczone już przez komputer. Tak to właśnie wygląda w systemie Common Rail. No i teraz, słuchajcie, rzecz jaka. Jeśli mamy jakikolwiek program, którym możemy sobie zrobić odczyt, to zaraz Wam to pokażę. Jak to się przekłada? Słuchajcie, przekłada to się w ten sposób. Nie ma nigdy wtryskiwacza idealnego, tak samo jak nie ma silnika idealnego. A korekcja jest, słuchajcie, niczym innym jak po prostu korekcją zrobioną na podstawie czujnika antystukowego. Czyli samochód, który pracuje, żebyście mogli sobie to zrozumieć, dobrze pracę. Dokładacie wtryskiwacz dowolny do silnika i komputer na podstawie wartości tych, które ma pierwsze wpisane z kodu wtryskiwacza, on sobie pracuje, ale później, słuchajcie, ten wtryskiwacz podlega autokorekcji. A wygląda to w ten sposób. No w tym momencie to ja mam zapisane jakieś wartości poprzednie. Zaraz zapalę, tylko że będzie mi się to, kurczę, ruszało, może nie, zaraz zobaczymy. O, tak to wygląda. Więc tak, przede wszystkim rzecz jest jaka. Korekcji, pamiętajcie, wtryskiwacza nie odczytamy przy wyższych obrotach. Korekcja robiona jest tylko i wyłącznie, znaczy możliwa do dla nas, tylko odczyt jest na wolnych obrotach. Czyli silnik na biegu jałowym, jak sobie pracuje, odczytać sobie możemy. Nie możemy, słuchajcie, odczytać tego przy pracy silnika. Gdybyśmy chcieli zdiagnozować, dlaczego nasz na przykład silnik szarpie i tak dalej, tego zrobić niestety nie możemy. Dobra, słuchajcie, ja procedurę puściłem. Teraz zapalę. Będzie troszkę drżało, no bo musi. No i słuchajcie, jak to się ma. Mamy 4 cylindry. Zaraz ja może zgaszę, bo będzie nam to wygodniejsze. Oj, kurczę, myślałem, że zapisane zostaną wartości. Uciekły mi niepotrzebnie. To jeszcze raz zapiszemy. Się nie udało, a mniejsza z tym. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim powiem Wam jaka rzecz. Macie 4 wtryskiwacze. Od góry, tak jak leci, do samego dołu są 4 wtryski. A, B, C, D. No i teraz słuchajcie, jak się to ma do tego, tak na chłopski rozum, żeby sobie to przetłumaczyć. Są korekcje, słuchajcie, na plusie. Są i korekcje zrobione na minusie. No i sytuacja teraz wygląda w ten sposób, że każda korekcja jest indywidualna dla każdego cylindra, czyli cylinder A, B, C, D, czyli tak jak jest w silniku 1, 2, 3, 4. To są cylindry, słuchajcie, poszczególne w silniku. No i teraz, o, może tak będziecie to widzieli. Wygląda to w ten sposób. Na pierwszym wtryskiwaczu mamy wartość dodatnią. Dlaczego jest wartość dodatnia? Otóż to, że słuchajcie, na przykład wtrysk, to nie jest, że on jest zły, że powiedzmy coś tam jest nie tak. Tylko rzecz jest jaka. Wtryskiwacz dodaje troszeczkę mieszanki, żeby ta mieszanka była bardziej bogatsza. Dlatego on jest 0,5, 0,6, słuchajcie, na plusie. Lecimy do cylindra B. Cylinder B ma na minusie 0,5, 0,6. No myślę, że z wykresu, gdybyśmy to ściągnęli, to byśmy widzieli faktycznie, jak tam jest. Ale przyjmijmy wartość, że jest 0,6, powiedzmy, na minusie. I teraz jak to wygląda? Otóż wygląda to w ten sposób, że samochód na podstawie tego czujnika stukowego widzi, że ten wtryskiwacz troszkę bardziej hałasuje, tak żebyście mogli zrozumieć to. Czyli ta mieszanka jest zbyt bogata i on się stara ten wtryskiwacz troszeczkę uciszyć i daje mu dawkę na minusie, czyli ta dawka względem zera jest troszeczkę niższa. No i słuchajcie, lecimy dalej. Mamy cylinder C, czyli drugi od dołu. Na cylindrze C mamy już 0,9. No i wygląda to w ten sposób, że
cylinder troszkę był tak jakby niedomagający, czy ten wtryskiwacz powiedzmy, i system widzi, żeby go wyrównać, musi mu dodać troszeczkę mieszanki. Słuchajcie, że to się zmienia, to musi się zmieniać, dlatego że silnik pracuje, zmienia się jego charakterystyka pracy, zmienia się jego temperatura, jednocześnie zmieniają się jego warunki pracy. No i słuchajcie, lecimy do cylindra D, czyli cylindra ostatniego. W cylindrze D, słuchajcie, wygląda to w ten sposób, że mamy już tutaj względem wszystkich wtryskiwaczy, mamy jeden na minusie. Czyli już wiemy, że ten wtryskiwacz, jeśli byśmy się chcieli jego przyczepić, to byśmy już powiedzieli, że prawdopodobnie może to być wtryskiwacz, który może na przykład najbardziej nam podlewać paliwo. Jest to wtryskiwacz najbardziej stukający. I bez robienia próby przelewowej wtryskiwaczy, ja już wiem, że ten wtryskiwacz może po części gdzieś tam troszkę podlewać tego paliwa więcej. Ten zaworek gdzieś tam może tego paliwa wypuszczać więcej i dlatego on zostaje uciszony przez komputer, co nie znaczy, że on jest uszkodzony, żebyśmy od razu wiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, jeżeli mamy jedynkę z przodu, to rzecz jest jaka, że na wstępną chwilę możemy teoretycznie zapomnieć o tym, że jakieś tam korekcje są. Dlatego, że on sobie na bieżąco te korekcje zmienia. Jeżeli ta wartość, słuchajcie, na początku tutaj przed przecinkiem, czy tą kropką, będzie mi przekroczona dwójeczka, czyli będzie 2 i zaczyna nam przekraczać, to już wiemy, że ten wtryskiwacz, słuchajcie, coś tam niepokojącego ma. Czyli na przykład, jeżeli będziemy mieli minus 2,5, to już wiemy, że ten wtryskiwacz, słuchajcie, leje jak pieron w kocioł i komputer stara się mu te dawki zmniejszyć, dając je na minusie. Także generalnie, nawet jeżeli pokażę Wam teraz rzecz jaką, próbuję troszkę dodać gazu, jeszcze korekcje są, ale już korekcje zostały zrzucone, a mamy 1200 obrotów. I ponownie zmniejszamy i widzicie, co się dzieje. On zaczyna się powoli stabilizować i tak jak widzicie, te wartości już są inne. No bo będą, słuchajcie, inne, dlatego że po części silnik zmienił sobie charakterystykę pracy i tak to właśnie w tym momencie wygląda. Także słuchajcie, na podstawie korekcji wtrysków nie do końca określicie, czy wtryskiwacz Was już jest w dobrej kondycji. Jeżeli te wartości będziecie mieli powyżej 2 z przodu, to wtedy tak, to wtedy możecie się już martwić, że któryś tam wtryskiwacz się Wam kończy, bo na podstawie komputera, jeżeli macie komputer, możliwość odczytania, to wiecie, że któryś tam wtryskiwaczy coś tam nam robi na psiku, jakiegoś tam psikusa. Także widzicie, tak jak u mnie akurat, one mniej więcej wszystkie podobnie się zachowują. Jedne na plusie, jedne na minusie i wcale te wartości nie są jakieś tam stałe, bo one się przez cały czas zmieniają. Nawet jeżeli zrobimy taką delikatną przygazówkę i wrócimy do jakichś tam wartości, to widzicie, że te wartości, tak jak na przykład na pierwszym wtryskiwaczu jest 1, na ostatnim jest minus 1 i one się przez cały czas zmieniają. Także to są właśnie wartości, które są na bieżąco monitorowane przez komputer i te dawki są zmniejszane. Na podstawie tych dawek macie właśnie w samochodzie wyliczone spalanie, czyli nie ma jakiegoś czujnika, który Wam mierzy, ile paliwa spalane jest na bieżąco w tym momencie, tylko na podstawie liczby dawek. Im większe te dawki lecą, tym wiadomo, że tego paliwa będzie szło więcej i komputer sobie wylicza, ile tych dawek mniej więcej wyliczonych było. Tych miligramów, ile wyliczone było. Bo to, słuchajcie, to wszystko jest w miligramach. Także, słuchajcie, myślę, że wytłumaczyłem po części to. Myślę, że o tak będzie nam ciszej. Myślę, że wytłumaczyłem po części. Jeżeli, słuchajcie, będziecie mieli jakieś tam problemy tego typu, śmiało piszcie. Ja będę się starał Wam jakoś tam wyprostować, sprostować sytuację. A w tym momencie wyłączony jest zapłon, więc te wartości się nam tutaj pokasowały. Ale generalnie wiecie, o co chodzi. Także myślę, że z filmiku skorzystacie i przede wszystkim pamiętajcie, nie dajcie się nabijać, że ktoś Wam powie: o Panie, między pierwszym a ostatnim jest duża różnica, na pewno wtrysk jest do wymiany. Więc Wy powiedzcie: proszę Pana, na pewno do Pana wrócę. A co Wy zrobicie, czy Wy wrócicie, będzie Wasza to wyłącznie sprawa. No to jest moje zdanie, żebyście się nie dali nabijać w butelkę. Także
Trzymajcie się dobrych warsztatów, którzy naprawdę mają wiedzę. No tak, jest to napisane na fladze na przykład, nie? Jest flaga duża i wisi. I pisze, mamy wielką wiedzę, do nas zajedź. No także pamiętajcie, zazwyczaj wygląda to tak, że wielkie neony, potężne reklamy są po to, żeby przyciągnąć klienta. A co dalej? No to wiadomo, one muszą na siebie zarobić, ale to tak na marginesie. Także słuchajcie, łapka w górę, subskrypcję sobie kliknijcie, będziecie coś tam wiedzieli z bieżących rzeczy dalej. No i co słuchajcie, no i dziękuję Wam za oglądnięcie, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki.